Cześć, witam Was w kolejnej topce. Zacząłem inaczej niż zwykle, czyli powinienem powiedzieć cześć, witam Was w kolejnym odcinku na planszy i dzisiaj będziemy robić topkę wydawnictwa Grana. A powiedziałam topkę, więc bez sensu, ale tak zostanie już, bo tak będzie. Bo nie edytujemy odcinków, bo to wymaga czasu, a tego nie mamy. Uczciwie, prawda? No ale szczera prawda i nie ukrywamy się z tym. Nie ukrywamy się. Zresztą, no. Dobrze. To jest topka, o którą chyba nikt nie prosił. Czy ktoś prosił? Nikt nie prosił... Ale i tak zrobimy, się, ale i tak zrobimy, bo okazało się, że hej, Granna, bo odsuwamy tego rebela w czasie, jak się da. Myślałem, że hej, to moja ryba, a to powiedział Granna, zaskoczyłeś mnie, ciunku. Dobrze, topkę, czyli najlepsze gry naszym zdaniem wydawnictwa Granny, o naszych topkach będą mówić... Ink, Ciuniek i Windziarz. Wydawnictwo Granna to jest to wydawnictwo, które stoi tą śmieszną grą o rzucaniu 12-ścienną kostką w liczbie sztuk dwóch i rozmnażaniu zwierzątek. To jest moje pierwsze skojarzenie, jak myślę, Granna. I Granna istnieje, odkąd pamiętam. No moje pierwsze skojarzenie z wydawnictwem Granna... Nie wiem. Zasadniczo no, to jest wydawnictwo, którego znacząca część oferty jest nieskierowana do mnie. Wiesz co, ja mam takie coś. Granna to jest 30-letnie wydawnictwo. 30 lat to jest naprawdę kupa czasu. To ja mam minimalnie więcej. No widzisz, no. A ja troszeczkę... Do topki się załapałeś? Wybrałeś ciunkacz. Nie wiedziałem, że był wydany w Grannie. W każdym razie, no moja skojarzenia z Granną na pewno kojarzy mi się z tym, że zawsze jak przychodziłem do klubu i zacząłem przychodzić do klubu, to jakieś gry Granny zawsze tam gdzieś funkcjonowały. Supermarketowo, właśnie to, co powiedziałeś, ten Super Farmer gdzieś tam się bardzo często pojawia. Jakieś takie dziwne wydawnictwa Granny, typu Chińczy, bo Granna też takie rzeczy wydawała. Granna wydała Grzybobrania. Wydała. I to jest zaskakująco wysoko, jak się sortuje gry Granny po rankingu. Czyli, no właśnie, czyli tak naprawdę to są takie gry, które, mam wrażenie, że to jest wydawnictwo tak powstałe przecież, bo to też jest fabryka, tak? Granna to też fabryka, które zostało takie, a mamy fabrykę, to też róbmy gry. I to jest takie wydawnictwo, które moim zdaniem mocno ewoluowało w trakcie swojej takiego istnienia, dlatego że zwróćcie uwagę, że no, gro gier to są gry takie mocno skierowane dla dzieciaków. I tak, takie nie na zasadzie, że można pograć z dziećmi, tylko że dla dzieci. Tak, dla dzieci, żeby sobie one spokojnie ze sobą mogły sobie pograć, które wskutek różnych tam działań mocno wyewoluowało w takie wydawnictwo, które robi gry i dla dzieci, i gry dla rodzin, i nawet gry dla takich trochę już geeków. Bo tak, no bo jest przecież Granna Expert, tak. Prawda? Ja chyba takie pierwsze skojarzenie i takie, nie wiem dlaczego zawsze mi się, bo tam chyba Adam Kałuża zrobił Frogi, tak mi się wydaje, tak. Była taka gra. Natomiast nieodzownie... Później wydana jako Hop. Nieodzownie widzę Filip Miłoński. Filip Miłoński dla mnie to była taka osoba, która tą Grannę bardzo odmieniła. W pewnym momencie zaczęły pojawiać się inne gry. Filip tam odpadał chyba za jakieś rzeczy biznesowe. Kurczę, w Grannie pracował kiedyś Szafa swego czasu. Michał Herman pracował w Grannie. Dużo osób pracowało w Grannie i dużo osób z tej Granny poszło do innych wydawnictw w Polsce. I co? No kurczę, no dla mnie to jest takie wydawnictwo, które bardzo dużo fajnych gier dla dzieci robi i to jest mój target niestety. No tak, no to jest właśnie, wiesz, ta różnica tutaj między nami, że ty tak jakby obsługujesz i tę część ich repertuaru i jesteś w stanie uczciwie powiedzieć, że ty grasz. Tak jest, tak. Wypowiadać się na ich temat, kiedy no, ja zawsze mówię, no ja mogę zagrać w tę grę, ale nie jestem w stanie ocenić jej w kontekście jej docelowego odbiorcy, więc nie powinienem w ogóle jej oceniać, no bo natomiast no ja jak teraz przeglądałem sobie tę listę gier Granny, jest ich tam całkiem sporo i sporo z nich jest takich, o których słyszałem, ale nie grałem. Przy wielu innych wydawnictwach było tak, że no jednak ocierałem się o te gry bliżej, natomiast Granna ma dużo gier, w które nie grałem i to niekoniecznie tylko takich dla dzieci. A ja wiesz co, ja zagrałem, jak tak patrzyłem, zagrałem w większość gier. I tak jak powiedziałem przed samym nagraniem wam, miałem duży problem, bo gdybym zrobił tę grę z perspektywy taty tę i listę. Tę listę, tak, a powiedziałem co, tę grę? Grę, ale możesz zrobić jakąś grę w międzyczasie. Tę listę, gdybym zrobił z perspektywy grania z dziećmi, zrobiłbym zupełnie inną, bo patrzę jak moje dzieci, jakie gry najbardziej, jakby najczęściej wracały. Zresztą będę pewnie o nich przy okazji gdzieś tam napomkiwał.
ale zrobiłem tę grę, też tę listę z punktu widzenia gier, które no jednak gramy my i graliśmy no tak, razem. No bo to jest lista dla naszych słuchaczy, ale wybrałem kilka gier, które grałem z dziećmi, które mogę zagrać z dziećmi i bo podobało mi się to właśnie dlatego, że grałem z nimi w te gry i były to one fajne. Także no cóż, no nie zostaje nam nic innego chyba tylko rozpocząć. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że zastanawiam się, jak bardzo Granna Expert zdominuje szczyt naszych list, co wydawało mi się najpierw oczywiste, a teraz jest to ciekawe. A wiesz co, ja ci powiem też jeszcze, bo też zwróćcie uwagę, ostatnie 2 czy 3 lata Granna dużo wydaje gier na licencji. Mm-hmm. Też tego nie było, a ostatnie 2-3 lata takie już mocno, to jest takie dużo gier na licencji. I tam się kilka ciekawych pozycji pojawiło. Ale swoją drogą, skoro wspomniałeś tak jakby, że ostatnio wydaje gry na licencji, co swoją drogą znaczy, że Granna zasadniczo wydaje swoje gry, polskie gry, nie, no mają, polskich autorów. Wiesz, i polskich rysowników przecież bardzo mocno mają, na przykład tego pana Sochę, który robił CV Cywilizację. Chyba jedyne wydawnictwo, które potrafiło namówić pana Piotra Sochę do tego, żeby z nimi współpracowało. Także tam mamy pana tego Szełanowicza, który robił Kopciuszka. Tam są dobrzy ilustratorzy i polscy autorzy. Kilku polskich autorów grannie swoje rzeczy wydał. Ja jeszcze tylko przypomnę jedną rzecz. Jedną z pierwszych gier, którą wydaliśmy, to było, recenzowaliśmy Ciuńku, to była chyba 3. czy 4. recenzja nasza. To był nasz odcinek 2 i to była gra CV. Nie, jeszcze recenzowaliśmy 3. albo 4. grę, która nazywała się Coś tam blefuje, to takie Słońce i Księżyc. To był Gringo. Gringo. Czyli to jest gra Skull, która u nas, Skull and Roses, która u pamiętam, nas jest że przez tę niestety recenzję bardzo, przez to, że powiedziałem, że można tę grę sobie zrobić samodzielnie, po prostu mając jakieś tam karty, bardzo była ona źle odebrana przez pracowników Granny, którzy zresztą mi to kiedyś powiedzieli, że jak tak możesz mówić, że taką grę można zrobić? Przepraszam, byłem młody, naiwny i głupi. Wyrobiliśmy się. Mam nadzieję. Natomiast dalej uważam, że Cejrowskiego przypięcie do tej gry było bez sensu. I skala jest dużo, dużo fajniejsza. Dobra, no to lecimy. Ciuńku, zrobiłeś. Metodologia wygląda w ten sposób, że każdy z nas z katalogu wydawniczego wydawnictwa Granna wybrał sobie 15 tytułów gier i uszeregował je w listę preferencji. Te listy będziecie mogli zobaczyć w opisie odcinka. Wpisałem to do Excela i Excel wypluł nam z tego naszą wspólną listę 10 najlepszych gier wydawnictwa Granna według nas. I na miejscu 10 zaczynamy od razu z grubej rury od Granny Expert. No mam nadzieję. Jest to gra pod tytułem Pretor. I Inki ulubił najbardziej z nas. Ale to nie. I jak myślisz, że będę teraz o niej opowiadał, to... Nie, no kurczę, poczekajcie. Pretor to jest jeden z początków wydawnictwa NSKN. Pamiętacie, wtedy byśmy byli bardzo zauroczeni tym wydawnictwem, bo oni wyskoczyli z tym Exodusem, wyskoczyli z tym Pretorem, wyskoczyli później z tym drzewkiem technologicznym. Progresów. No i mówię, kurde, ale Granna się rzuciła, ja pierdzielę, biorą duże wydawnictwo, grę, w ogóle nie z ich bajki. Nie? I wydaje tego Pretora i ja się nad tym bardzo mocno zastanawiałem, bo wiecie co mi się do Pretora, ja tam praktycznie nic nie pamiętam. Ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że ja mam pozytywne wspomnienie, ale nie potrafię go uzasadnić. No to ja rzucam. Ja wiem, czym ta gra jest. Pomysł na te workerów kostki, które się starzeją, są coraz mocniejsi, ale w pewnym momencie się kończą i umierają. I druga rzecz, którą pamiętam z Pretora, to jest to, że układamy przed sobą układankę z tych kafelków pula akcji i musimy dopasowywać do siebie symbole, które są na rogach i one są takie malutkie, ale że nie widać. Genialny pomysł ze starzeniem się kostek, który później został wykorzystany przecież w kilku innych produkcjach. I ja chyba za to gdzieś tam na tej swojej liście taką dałem pozycję Pretorowi, bo uważam, że to był jeden z fajniejszych rzeczy. My tam narzekaliśmy na wiele innych aspektów, na czytelność tej gry. Ale świeżość była. Świeżość tego pomysłu była bardzo fajna i wtedy się też dowiedzieliśmy, że NSKN jest prawdopodobnie takim wydawnictwem, które będzie robiło ciekawe rzeczy. To nie zawsze są takie mainstreamowe hity, ale są to ciekawe rzeczy. Tak. A teraz wydawnictwo zostało wchłonięte przez Board & Dice, połączyli się i nie ma już NSKN. I nie ma też Pretora już chyba. Board & Dice się łatwiej wymawia. No nie. No. Bo jak mówisz NSKN, to myślisz to sobie... Pamiętać, czy na pewno nie zamieniłem dwóch. Tak jest, musisz pamiętać, które. Więc tak, myślę, że 10. pozycja Pretora jest uczciwa. Żaden z nas chyba tej gry nie ma, tak mi się wydaje. Nie. Nie, no jakbym miał, to jednak bardziej bym pamiętał coś. Mhm.
Ale tak, to był jeden z takich, pamiętam, to było takie, kurde, co tu się wydarzyło, nie? Gra NSKN-owa. Na miejscu dziewiątym jest gra, która, jestem oburzony, że nie jest wyżej, bo ja ją lubię najbardziej z tego towarzystwa i to jest gra logiczna Hej, to moja ryba. A, to ciekawe, jak to się stało, że nie jest wysoko. Ktoś jak musiał ją bardzo nisko dać w swoim rankingu. Wiesz, że mówienie o sobie w trzeciej osobie nie jest zbyt... To jest, psycholog by się tym zainteresował. Powiedzmy, że byłem jedyną osobą, która umieściła tę grę w górnej połowie rankingu. Ja wiesz, dlaczego nie dałem? Bardzo lubię tę grę, ale mam z nią znowu problem, dlatego że Rebel ją wydał. Faktycznie teraz zmienił. Rebel ją wydał, bo FFG ją kupiło. Tak. Co było dla mnie szokiem, że FFG sięgnęło po tego typu grę. Prawda? Nie, nie jest i powiem ci, że na początku miałem takie coś. Pierwsze, ani siódme skojarzenie z FFG. No, siódme, dwunaste, tam 56. Natomiast miałem bardzo taką... Zacząłem przewijać, mówię, zaraz. Czy Granna wydaje teraz Hej, to moja ryba? Po czym się zorientowałem, że to jest w ten sposób? Wiesz dlaczego dałem trochę niżej pewnie niż ty? Bo trochę mnie boli to, co cię tam nie boli, mianowicie odcinanie, bo ty grasz na odcinanie. To jest wspaniała rzecz. A to nie o to chodzi. Tak, ale Windziarz nie lubi krzywdzić swoich dzieci. No. A, w sensie, że w kontekście rozumiem, hejtu. Za dużo hejtu. Tak. Za dużo hejtu moja ryba. Przy dziecku z tobą grającym możesz mieć takie coś, że możesz go tak zrobić straszną rzecz, że go tak odetniesz, jasne, że nie wejdzie w ogóle na połowę planszy. Więc ja bardzo szanuję Hej, to moja ryba. Zresztą mówiliśmy podczas recenzji minerałów, że gdyby minerały były tak dobre jak Hej, to moja ryba, to by były super. Znaczy, dwóch z nas to mówiło. Tak? A kto mówi trzeci, że nie? No pewnie ja. A. Ponieważ ja nie uważam, że upodobnienie się znaczące do Hej, to moja ryba bardzo sprawia, że gra się robi dobra. Ale nie, no ale... Nie, obiektywnie ale nie jest dobra, ale ja jej po prostu nie lubię. Bo? Bo nie lubię tego typu gier. Ale bo ona jest logiczna, czy bo ona ma za dużo hejtu? Bo ona jest logiczna. Okej, okay. No to jest gra to jest, na podciągę. To jest gra tak. Z elementem przestrzennym, w której dzielimy przestrzeń na części i jesteśmy podli dla innych. Uwielbiam. I ona całkiem nieźle wygląda mimo wszystko. Jedyny mankament tej gry... To nowe wydanie, tak. Jedyny mankament tej gry to układanie tej zesranej planszy. Bo to jest trochę przykre. To jest trochę przykre, żeby to wszystko zrobić. Natomiast tak, no to mówię, no to jest gra strona podciunka i co tu dużo mówić. No musiała mu się podobać to bardzo. Miałem ją na liście. Dyplomatycznie na liście zapewne. Miałem. Nie pamiętam swojej listy. A na ósmym miejscu... Muszę zobaczyć swoją listę. Co świadczy, że gry, których nie lubię, też są na liście. A na ósmym miejscu mamy grę, która wygląda trochę jak gra z mema. A na zasadzie, mamo! Zagraj, kup mi Carcassonne. Mamy Carcassonne w domu, a w domu wilki i owce. Ja bardzo wysoko dałem wilki i owce. Zaskakująco. No ja dałem tak nisko, że cyferki nawet nie ma przy tym. Wilki i owce. Nie, być może nie grałem, nie pamiętam. Ja wam powiem, albo nie grałem, albo grałem tak bardzo dawno, że nie została. Znaczy, żeby nie było. To jest najprawdopodobniej moja druga gra Granny, bo miałem Super Farmera jako pierwszą grę, jedną z pierwszych gier swoich, a to było później, właśnie dlatego, że nie było w Bełżycach do kupienia Carcassonne, więc pojawiły się wilki i owce. Ja wilki i owce nie zapomnę. Ja grałem, zanim wróciłem do planszówek, graliśmy na jakimś wyjeździe z moim kumplem, który na jakiejś francuskiej wersji, na pewno nie była to polska wersja, i graliśmy z tym, myślałem, kurde, jakie to jest sprytne, to dzielenie, to podkładanie świni, bo tam wrzucasz wilka. Wilka, masz rację, wrzucanie komuś wilka. Podkładanie świni owcą to tak. Tak słabo wygląda. Bardzo, bardzo lubię i jestem bardzo smutny, ponieważ w mojej rodzinie na razie z osób umiejących grać w tę grę, bo nie liczę mojego syna, tylko ja lubię grać w tę grę z mojej najbliższej rodziny. Ostatnio kupiłem tę grę z dodatkiem jakimś. Taki dodatek jest teraz w podstawce. W każdym razie moja córka powiedziała, że spojrzała na to, ona w ogóle nie lubi Carcassonne i spojrzała na to i powiedziała, to jest ta sama taka gra jak ci rycerze. Nie, ten i ten. Zagraliśmy i takie było mech na 10, więc bardzo mi smutno, bo ja miałem w top 3, żebyś wiedział. To ja ci powiem, że zaczyna mi się, tak jakby odkrywa się w mojej pamięci, że ja chyba jakoś bardzo nie lubię tej gry. W sensie, że kiedyś się naciąłem, stwierdziłem, że mi się bardzo nie podoba po jednej partii. Ona bardzo ma negatywną interakcję. No to jest, Jezu, jaki to tam jest ten. To jest gra o układaniu kolorowych obszarów i takie skrzyżowanie z pędzącymi żółwiami. To znaczy, chcę ułożyć jak największy obszar w swoim kolorze, ale żaden gracz nie wie, jaki jest kolor. Jak możesz blefować, tylko po to, żeby sobie zrobić jakąś tam inną rzecz.
Jest a poza tym, by... jeśli dołożysz wilka do zagrody przeciwnika, to nagle się okazuje, że ona już się nie liczy do punktacji i jest to straszne. Ja jeszcze mam takie dobre wspomnienie, bo znałem autora Wilka i, owiec i jest to... Wilków i owiec. Nie, tam jest wilki i owce. Wilki i owce. Wilki? Dobrze. Tak mam zapisane, ale to nie musi być prawda. Pewnie tak. Woolly bully. Woolly bully, a po francusku chaton, coś tam, coś tam. Natomiast poznałem pana Filipa, nie będę nawet się ten, mega sympatyczny gościu i to jest ewidentnie gościu, który żyje z tej gry, to widać. On więcej chyba żadnych gier nie zrobił, natomiast jest strasznie rozpoznawalny, jest taki jowalny, ma, jest dosyć duży, jowalny i tak dalej. Owalny czy jowialny? Jowialny. Zrobił dużo gier. Znacie jakąś jego grę, czy nie znacie? No właśnie, bo chyba tylko ta. Mafia de Cuba chyba jest jeszcze taką najbardziej jego znaną. Natomiast wszystkie pozostałe niekoniecznie. Bardzo miły gościu, stąd też taka, no po prostu polubiłem tę grę. Na miejscu siódmym znajduje się gra, która znalazłaby się na tej liście zdecydowanie wyżej, gdyby nie to, że pojawiła się w wyciętym roku Inka. I to jest Fiesta de los Muertos. Bo nie grałeś w tych grach. Nie grałem. I tak, to jest znowu blip w moim przypadku. To jest gra kooperacyjna. To jest kooperacyjna wersja Podaj Dalej, Telestrations. O, powiedz. Brzmi jak coś, co jakbym z wami zagrał, to bym było w pierwszej dziesiątce. Tylko o ile Telestrations to jest gra, która jest świetną zabawą i liczenie punktów nie działa tam absolutnie, to Fiesta de los Muertos, przez to, że jest grą kooperacyjną, jest mniej zabawna niż Podaj Dalej, ale jest prawie że tak samo cwana. Chodzi o to, dostajesz kartę z postacią. Martwą postacią. Martwą postacią. To jest na pewno... Jak sama wskazuje. Na pewno ktoś, kto nie żyje. I teraz, tak zapisujesz, każdy dostaje taki notesik w kształcie czaszki z okładeczką. I odkrywasz okładkę i zapisujesz to, co masz na karcie na tej okładce, zamykasz i linijkę niżej, tak, żeby wszyscy widzieli, piszesz skojarzenie z tą postacią i podajesz w prawo. I teraz następna osoba nie podgląda tej postaci pod okładką, tylko widzi to twoje skojarzenie, zmazuje je i pisze własne. Do skojarzenia. No jasne. No. I później, i tak robimy 4 razy. No. I na końcu wszyscy wykładają te swoje czaszki na środek stołu, gdzie widzimy tę czwartą wodę po skojarzeniu. Odkrywamy te wszystkie karty, które gracze dostali na początku. Plus dodatkowe dociągnięte stali. I teraz wspólnie każdy musi dopasować czaszkę do postaci. Okej, okay, na sucho. A w sensie osobno masz, czy razem? Nie. Każdy ma notesik. Masz notesik i tam... W sensie bez narady. Nie, bez. Bez narady. Okej, okay, nie, bo właśnie ja zrozumiałem, że razem i stwierdziłem, że to musi być łatwe mimo nie, wszystko. Nie, to chodzi o to, że nie rozmawiając ze sobą, każdy musi... Dobra, okej. Okay. Na ile osób to działa minimum, żeby działało? Najfajniej mi się gra... Znaczy, dobrze chodzi o 4 graczy. 3 to już mało jest. Okej. Okay. Natomiast 4 jest bardzo fajne. Brzmi jak coś, co bardzo bym chciał spróbować. Ja powiem w ten sposób. Nie, no, przekazujesz 4 razy, nie pamiętam, co jest napisane na pudełku, ale jeśli przekazujesz 4 razy, bo tam te 4 ząbki się zamontuje, to musi być 5 osób. Już ci mówię. No to dla mnie już różnica między 4 a 5 to jest różnica plusowy. Między mógłbym mieć, nie ma powodu, żebym miał. Ja powiem tak, 2 rzeczy. Pierwsza rzecz, tak, od 4 do 8 graczy i najlepiej jest na 6-8. Mm-hmm. Więc dobrze powiem tak. Ja powiem w ten sposób. To jest gra, która moim zdaniem gdzieś nie została zaopiekowana. Znaczy ona w ogóle przeleciała przez rynek i nikt, mam wrażenie, że nikt o niej nie pamięta. To był taki przebłysk dla mnie. Ja powiem w ten sposób, że jak pierwszy raz tę grę zobaczyłem, to bardzo chciałem, żeby jeszcze jak pracowałem w wydawnictwie, to chciałem bardzo kupić tę grę tego wydawnictwa. Bardzo, bardzo mocno walczyłem o to. Ja mam zamiłowanie do czaszek meksykańskich i jak ktoś mnie zna, to wie, że bardzo to lubię, więc wizualność tej gry jest po prostu dla mnie rewelacja, ale sama gra też jest bardzo fajna. Problem polegał na tym, jak żeśmy gdzieś tam testowali to, że dużo osób nie wie, kto jest martwakt. To nie jest. I gdzieś tam się jakieś pojawiają problemy, bo martwi ludzie mają to do siebie, że przeważnie umarli dawno temu. I na przykład młodzi ludzie myślę, że mogą mieć problem, na przykład kto to jest Janis Joplin, bo co to jest Janis Joplin? Przecież to kobieta, która już nie żyje iluś tam lat i w ogóle... No teraz... nie, później dostaje Janis Joplin i zapisuje aktor filmów niemych, dyktator.
ostatnio oglądałem, wiesz co, jakiś ten dokument o Nirwanie i pomyślałem sobie, że ja bardzo przeżyłem, jak Kurt Cobain sobie strzelił w głowę, natomiast myślę, że dużo osób teraz słyszy jakieś techno zrobione z Nirwany i nawet nie wierzy, że był taki zespół, bo tak już może być. W każdym razie do czego zmierzam? Bardzo, no tak może być. Do czego zmierzam opłatkami? Nie, zmierzam do tego, że bardzo dobra zabawa, tylko ja miałem taką obawę, że jednak ta liczba graczy, która musi być, żeby w tę grę grać, trochę dyskwalifikuje tę grę. No wiesz, to jest dla mnie, ja bardzo lubię ten rodzaj gier, właśnie te takie skojarzenia do skojarzeń, przekazywanie i tak dalej, natomiast no, to jest, dlatego zawsze się pytam, czy działa na 3-4 osoby. Na 4 osoby działa, tak. Jak natomiast, nie działa, no to natomiast, niestety. Natomiast bardzo żałuję, że tej gry nie mam, bo to jest jedna gra, której się gdzieś tam pozbyłem. Angielskiej wersji, bo gdzieś słyszałem, że będzie polska wersja i nie wiem dlaczego nie dokupiłem i faktycznie tutaj cały czas podkreślam, gdzieś ona przeszła bokiem, gdzieś mi się wydaje, a że taki teraz Halloween, okres Halloween nawet przez to jest idealna gra na taką promocję. U mnie wysoko, u ciebie Ciumku też musiała być wysoko. Na tym samym miejscu. Tak, bo to bardzo wysoko jak na ciebie. Dobrze. Ale to był... No. Długi ten. No bo to jest bardzo fajna gra, która. Serio, mam wrażenie, że na żadnych ani w recenzjach, ani na grupach planszowych po prostu nie mają oni informacji. Gdzieś ona przeszła sobie bokiem, a szkoda, bo to naprawdę jest bardzo dobra gra. Tak. Miejsce szóste. Santa Maria. Och. Gra na ekspert znowu i o, ja umieściłem najwyżej. No mam nadzieję, ja to w ogóle z mojego niezachwycenia tą grą, to powinienem jej nie umieścić, żeby ją pociągnąć na dół. Chociaż ona nie jest, to nie jest zła gra. Ja po prostu, ona do mnie jakoś strasznie nie trafiła. Ale pamiętasz tego Konkwistadora, który taki brzydki na tym? Nie, ona do mnie strasznie nie trafiła. I ja pamiętam dobrze tę grę. I jak teraz właśnie robiłem tę listę i tak sobie posortowałem te gry granny po rankingu BGG i zobaczyłem, że to Santa Maria jest najwyżej. Stwierdziłem, oj, to nie będzie dobra lista, ale to na szczęście to jest tylko anomalia jedna. Ja nie lubię tego. Ja lubię tego autora. To jest, słuchaj, to jest układanie kafelków, budowanie przestrzenne, draft kości, jest tam dużo jedyny rzeczy. Jedyny mam mocno to brzydka ta gra była, moim zdaniem. Nie była najładniejsza i wydaje mi się, że doszliśmy do wniosków, że Tor Conquistadorów jest muchos importantes i trzeba go robić. No. Natomiast bardzo lubię tego autora i wydaje mi się, że każdy, on jest podobnie jak większość tego typu wydawnictw, z każdym kolejnym rokiem pokazuje, że coraz fajniejsze rzeczy ten gościu i bardzo, zresztą mam nadzieję, że będzie jego druga gra, bo bardzo ją wysoko. I czy to nie jest przypadkiem najcięższa gra wydana przez Grannę? Najbardziej skomplikowana? Podejrzewam, że jest to możliwe. Tak, myślę, że w top 3 na pewno będzie. Mm-hmm. I ciekawostka, recenzowaliśmy... A dodatek? Wydanie? Nie, chyba jakiś mała baczka. Ale nie grałem. Z ciekawostek recenzowaliśmy Santa Maria w odcinku 200 coś i to był pierwszy odcinek, w którym mieliśmy ten oto mikrofon. Mówiliśmy o tym, że hej, zainwestowaliśmy w mikrofon. Mamy nadzieję, że nie przepłaciliśmy. No dobrze. To teraz przechodzimy do miejsca piątego. I na miejscu piątym... No i co, przepłaciliśmy czy nie? Ludzie w komentarzach pisali, że nie. Okej. Okay. Bo dużo osób nie pisze, gdzie wy nagrywacie? Tak dudnił. Na miejscu piątym mamy świeżynkę, nowość Gutenberga. To ta gra już tutaj? To już. Też wysoko dałem. No. Ale Ink lubił najbardziej. No, tak to dobra, to co, wracacie tydzień temu, tak, już tam 2 tygodnie temu. Mówiliśmy. Jakiś czas temu mówiliśmy o Gutenbergu. Możecie się dowiedzieć, dlaczego ona jest tak wysoka albo może za nisko. Ej, no bo to jest gra taka już pod nas. Santa Maria też. Tak, ale to jest fajna gra, a tam to jest mniej fajna gra. Właśnie, chociażby sam wygląd. Tutaj muszę przyznać, że Santa Maria przegrywa w Gutenbergiem bardzo. No nie, ja mówię, wróćcie sobie do recenzji, ona jest na świeżo zrobiona, więc jeżeli słuchacie nas w miarę tam powiedzmy po kolei, to będziecie mieć na świeżo. Jeśli Ciuniek puścił po kolei odcinki, bo być może teraz się dowiecie, że pewnie dałem jedynkę Gutenbergowi. Wszystko będzie dobrze.
Przepraszam. Ostatni odcinek puścił niechcący w środę. Ale w środę puścił na YouTubie, a w czwartek puścił nas nad planszy, co nas dosyć mocno rozbawiło. I rozbawiło mnie to o tyle, że wstałem rano i mówię, kurde, naprawdę jeden dzień mi zniknął. A czytałem ten film, czy ten komiks, niektórych nie znamy. I mówię, zaczyna się. No nie wiem. Dobra, Gutenberg, naprawdę solidne, fajne euro. Grana umie w produkcję i całkiem dobrze umie w develop i w to, żeby to było dobre. No to teraz przeskakujemy do miejsca czwartego. Ale będziemy, nie? Właśnie jakoś tak, nie wiem, może właśnie dlatego, że, no, że dopiero co recenzowaliśmy to. I to... Nie, po prostu fiesta zjadła czas antenowy tamtych gier. Tak, jakoś tak mam wrażenie, że strasznie po łebkach teraz lecimy, ale w sumie trudno gadać drugi raz to samo. Dobrze, no nie? To teraz będę mówił długo i namiętnie o... O CV na miejscu czwartym. O cholera, nie dałem w ogóle. Nie dałeś? No właśnie nie dał w ogóle, nie wiem nie jak to się stało. Nie dałeś CV? No to dziwne jest. Zaskoczyłeś mnie tutaj. Nie. I nie? Powiem ci, że... bardzo nad tym myślałem, bo ja lubiłem CV grać i tak dalej, ale przemyślałem sobie i dawno nie grałem w CV i nawet miałem ochotę grać w CV. Czyli jednak... I w tej 15... Zużyło ci się już, tak? Tak. Już ta fajność wynikająca z tego, że są fajne karty z fajnymi obrazkami układające się w fajne historie, to już jest przeszłość, tak? Już zagrałem chyba wszystkie gry, które miałem zagrać w CV. Faktycznie zgodzę się z wami, że wizualnie ta gra jest bardzo fajna. Pomysł na tę grę jest bardzo fajny. Jeden z lepszych w ogóle chyba projektów Filipa, nie? No wiesz, no to jest... To jest... Jeden z lepszych projektów Filipa nadal, mimo że zrobił już dużo gier przecież. Tak. Bardzo no to jest taka gra, w której... Okej, grasz sobie na te jakieś punkty, ale naprawdę to się układa w śmieszne historyjki i potem sobie po grze patrzysz na to, co ci się ułożyło i myślisz, hej... To zabawne. I nawet nie przeszkadza mi to, że ona w gruncie rzeczy jest głupio losowa i jak rzucasz kostkami, to możesz spalić rundę i stracić rundę. Ona jest tym dla robienia postaci, czym chciał być w Pogoni za szczęściem. O tak. 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 W Pogoni za szczęściem to jest mechanicznie to tylko nieciekawe zupełnie tematycznie. Znaczy, no nie, bo w Pogoni za szczęściem to jest żmudne przerabianie rzeczy w rzeczy, a to jest... Sprytne i szybkie przerabianie rzeczy w rzeczy, uproszczone ile się da i oparte na rzucaniu fajnymi kostkami, które są rzeźbione. Znaczy to byłby idealny mariaż, gdyby w Pogoni za szczęściem robiło taką dobrą historię o człowieku, jak CV robi, ale żeby CV miało mechanikę, która ma w Pogoni za szczęściem, czyli robienie kombosików i robienie sobie pewnych tam jakichś tam zależności. Przypominam sobie w Pogoni za szczęściem żadnych kombosików. Przypominam sobie właśnie żmudne przerabianie rzeczy w rzeczy tylko, ale... No dobra, CV, ale my nie o tym, my też, o CV. Ale też CV to była jedna z tych gier, które moim zdaniem rozpoczęła właśnie tą taką drogę Granny do tych wydawania swoich gier, coraz cięższych. No gier, tak, w swoim czasie to była ich najbardziej skomplikowana gra. A zaraz potem poszły Cywilizacje przecież, nie? Tak. O, zaraz niedługo poszły Cywilizacje. No ja nie mam CV, ale tak jak mówię, jak sobie zacząłem robić taki rachunek sumienia, stwierdziłem, kurde, graliśmy kawał czasów, to z 7-8 lat temu graliśmy w CV i chyba już się nagrałem po prostu. Nie, no ja recenzowałem CV, recenzowałem potem te dodatki, dodatek do tego. Plotki. I bardzo, tak jest. Bardzo nadal fajnie wspominam to. Ja też nadal fajnie wspominam, ale już nie chcę grać w CV. Mam nadal CV. Mnie się zdarzy, ja nie mam, ja kupiłem dzieciom kuzyna i z nimi zdarza się zagrać czasem. Tylko o matko, jakie te żetony są tam okropne. No smutne to jest, no. Te uśmieszki? Tak, wygląda jakby ten arkusz im się z prototypu zamiast troszkę tak. Zamiast z finalnej wersji do pudełka wrzucił. No. Troszkę tak. No ale co zrobić? No, takie życie. Takie salawi. No dobrze, to skoro już mówimy innymi językami, to wchodzi alkohol i winnica na miejscu trzecim. O, teraz windziarz będzie się dalej mam. Ekscytował, nie? Mam kilka polskich wersji i angielską. Co jak to kilka polskich wersji. Kupiłem kilka razy winnicę. Były jakieś chore promocje czasami na winnicę, takie naprawdę chore, typu kosztowała, nie wiem, 10-15 zł, nie wiem jak to było, jakim cudem to się robiło. I kupowałem to dlatego, że stwierdziłem, że to będzie taniej niż kupienie bloczków.
I dodrukiwanie tego. To jest sprytna gra, naprawdę. To jest bardzo sprytna gra o tworzeniu ścieżki w przestrzeni w taki sposób, żeby... Żeby samemu sobie zrobić krzywdę i pociąć się. Bo jest... Mamy winnice na planszy i chcemy łączyć je drogą. I one będą punktować... Z winogronem. I one będą punktować... Ale nie do końca wiemy, w jakiej kolejności możemy poświęcić turę, żeby dowiedzieć się czegoś i wiedzieć, jak będzie to punktować. Ale nawet jak będziemy wiedzieć, to musimy przez cały czas uważać, ponieważ punktować będziemy w tej grze bodajże 6 razy i za każdym razem musimy zdobyć więcej punktów niż podczas poprzedniego punktowania. Tam jest czadowe granie w cykora. W zasadzie, o Jezu, niech jeszcze nie wyjdzie ta karta, która kończy tę rundę. Albo... Ona zawsze wychodzi za albo, wcześnie. Albo... Nie przypominam sobie, żeby kiedyś nie wyszła. Następna będzie B. Na 100% będzie B. Nie ma sensu patrzeć. Nie na B. Będzie B winnica, a tu D. Albo musisz mieć zakręt w prawo. Nie ma zakrętu w prawo. Tutaj chciałem pozdrowić Kamila. Potem takie bicie Kamila się samemu. Też chciałem powiedzieć o nim, że to jest gra, która go złamała. Ja nie wiem, czy złamała, ale dawno nie miałem czegoś takiego. Grałem kilkanaście razy pewnie, albo kilka razy przynajmniej z Kamilem. Kamil miał różne odczucia w stosunku do gier. Pamiętam, że Teremestikę strasznie zmasakrował po pierwszej partii, że jest taka straszna i słaba. Ale dawno nie widziałem tak kogoś klęczącego. Ale słuchaj, 20 minut temu rozmawialiśmy o błędach młodości. To... Ale nie, pamiętam jak Kamil wstał, jak on klął, na Falconie grał w winnicy, tak. Nie zapomnę. I jak on przeklinał, jak to słabe, jakie to jest beznadziejne, jakie to jest takie i owakie. I ja wtedy sobie pomyślałem, jak ja tak słuchałem jeszcze sobie, czy ja jestem normalny, bo mi się ta gra strasznie podoba, strasznie ją propsuję, czy nie wiem, czy po prostu nie widzę czegoś, czego Kamil widzi. Dawno nie widziałem takiej ogromnej rozbieżności w stosunku do tego, co ja ten. Teraz pamiętasz, żebyśmy chyba turniej robiliśmy w winnicy na jednym z Falconów. Mogło tak być. I wiem, że kilkadziesiąt osób brało udział, bo po prostu jedna gra można zagrać w 100 osób. I to też jedna z pierwszych gier, której zapałem ogromną miłością do Aporty. To nie jest dobra gra turniejowa. Nie jest, bo nie musiałbyś kontrolować, czy ktoś nie wałuje. Oczywiście, że tak. No, ale no, nie jest, ale chodzi mi o to, że wtedy dla mnie to było takie wow. To jeden z pierwszych Flip'n'Ride'ów, znaczy Flip'n'Ride'ów tak naprawdę, tak? Taki, który wszedł mocno. I wtedy właśnie byłem przekonany, że Aporta to jest takie wydawnictwo, na które bacznie warto zwracać uwagę, bo tam jest naprawdę ten Eilif, nie pamiętam jak ono nazwisko ma, to jest gościu, który bawi się projektowaniem gier i lubi, i ewidentnie go to Santa Maria zresztą była rozwinięciem w jakiś sposób trochę tych pomysłów, nie? Ale w złym kierunku. Nie, no ja trochę tak, bo mi się bardzo winnica... Poczekaj, to trochę tak, bo tutaj jest trzecie, a tam to było szóste, tak? Z tego co pamiętam. Więc... Matematyka działa, nie dyskutuj. Matematyka, ja wiem, że działa, jest ale chcę powiedzieć, że winnica jest super i to jest... Ja lubię takie gry, w których w następnej rundzie, że tak powiem, chciałbym sam sobie dać w twarz za to, co zrobiłem w poprzedniej, bo właśnie zepsułem. No mi się bardzo podoba i to też znowu bardzo fajne, że moje dziecko bardzo jej się podoba, aczkolwiek ogromny problem z w tą stronę mam skręcić. To był bardzo kiedyś duży i mówię tutaj po lewej stronie bodajże na tym arkuszu, tam po prawej masz narysowane w którą stronę jest ten zakręt, tak? Masz numerek i w tę stronę, aha, dobra. Na miejscu drugim jest gra, którą ja umieściłem na swoim miejscu pierwszym, ponieważ jest to gra o układaniu rzeczy w przestrzeni i drafcie. Jest to Kapital. Czy ty wiesz, widzisz, co będzie pierwsze? Bo ja już widzę. Jak to co? Ja ci mogę powiedzieć. Mogę zaraz obudzić moją córkę i powiedzieć, Gabrysia, jaką lubisz najbardziej gry granny? I ona powie tę grę. Mhm. Dobrze, Kapital. Kapital. Bardzo solidny city builder. Mam też go wśród bardzo. W tysiącu. To jest draft kafelków, układanie swojej własnej planszy przed sobą z tych kafelków i punktowanie kilku różnych aspektów urbanistycznych. Bardzo sprytne. Jedyna rzecz, do której mógłbym się tutaj przyczepić, to to, że są w grze budynki specjalne, które tak bardzo nie pasują do reszty graficznej oprawy tej gry, że aż kują w oczy. No, ale jest to sprytne. Jest ale to... wiesz, ale są to osadzone w temacie. No. Ale jest to gra... Och, ona jest taka, i tutaj mi brakuje słowa, ona jest taka tight. Tam po prostu... Tak, no to jest malutkie to, co budujesz. Każdy ruch jest istotny, każda decyzja jest trudna i każda układanka jest ciekawa. Bardzo mi się to podoba. Jest to bardzo taka, widać, bardzo dobrze dopracowana, bardzo dobrze przemyślana gra, w której
nic nie zwisa niepotrzebnie. Tak. Tak, natomiast ja mam tutaj podobną uwagę co ty, Ciuńku, czyli mnie gdzieś graficznie uważam, że ta gra, brakuje mi tej spójności graficznej, o ile bardzo fajna okładka, bo okładka jest bardzo fajna, to jednak patrząc na te kafelki, z jednej strony fajnie się to miasto tworzy, a z drugiej strony jest tam jakaś niekonsekwencja. I to jest znowu kolejna gra, która w moim poczuciu Filip Miłuński zrobił taką jeszcze Magnum Salto. Były takie, uważam, trzy takie bardzo mocne gry. I gdzieś mi się wydaje, że wtedy właśnie też pokazało się, że Filip jest dobrym designerem. Że to było aż jakby pokazał, kurde, robię kolejną grę, która jest dobra, która ma dobre przyjęcie. To nie przyjęcie. Jest człowiek, któremu raz się udało. Raz się udało, drugi raz powtórzył jakimś przypadkiem, tylko po prostu jest konsekwentnie, potrafi robić to, co robi. I w związku z tym też bardzo mocno zastanawiam, jak będzie wyglądała ta gra Lucky Ducków o tych bóstwach Divine, coś takiego. Divinus. Który gdzieś w poczucie mam, że może trochę brać właśnie z mechaniki kapitalu, który... Tak jak mówicie, no nie było u mnie tak wysoko pewnie jak u Ciuńka, bo to znowu jest typ Ciuńka, układaneczka logiczna, ale bardzo doceniam i jest w dziesiątce dosyć swoją wysoko. Swoją drogą jest to gra o nieoczywistym tytule, to znaczy miewa różne tytuły w różnych okolicach. Capital, City of Warsaw, City of Ruins, także w zależności od tego jak to wygląda. Także tak, bardzo dobry tytuł. I to też właśnie w tym okresie jakby takiego mocnego rozbuchania granny, kiedy ona zaczęła robić ciekawe rzeczy. I w środku jest plastikowa wypraska, w której bardzo fajnie wchodzą kafelki wszystkie i układają się w pałac kultury. No dobra, to teraz powiedzmy o tej grze Rastamanów. Tak, nie no. Na pierwszym miejscu, tak jak mówiłem, że na pewno na szczycie będzie granna ekspert i oto najcięższa gra granny. No mówię, Rastamani, Jamajka i te sprawy, czyli niezłe ziółka. Niezłe ziółka, wiedziałem, jest zwycięstwo. No u mnie była na jedynce. U mnie też. No u mnie nie była na jedynce, ale jest to bardzo dobra gra. I tylko to jest gra, która wydaje mi się, że... Żeby w pełni docenić, to trzeba grać w bardzo konkretny sposób. Trzeba grać na 4 osoby, 2 na 2. A wiesz co, właśnie ja ostatnio wygrałem, właśnie dlatego powiedziałem, że mogę pójść obudzić córkę i spytać jej. Jak pokazałem Gabrysie Niezłoziółka na 2 osoby, to jest jedna z niewielu gier, która właśnie bardzo dobrze chodzi z takimi mechanikami, które ma, tak? Czyli set collection, tego push your luck, lakowania i tak dalej. No, moja córka jest zachwycona. Zawsze jest, czy zbierać te 1, 2, 3, czyli te takie te dziwne, czy iść jakieś tam duże, czy nie, czy sprzedawać szybko te każda inna. Poza tym wizualnie Gabrysi też to strasznie leżało. I mieliśmy taki okres, to był długi okres, pewnie z 2-3 tygodni, gdzie codziennie rano przed przedszkolem moja córka miała to wyjęte i mówiła, to gramy. Ja po prostu musiałem, jedząc śniadanie z nią, grać w Niezłe Ziółka. I tych partii w ciągu ostatniego, myślę, 2 lat natłukłem dwuosobówek mega dużo. No ale ten wariant, o którym mówi Ciuniek, czyli takie, ja powiedziałbym... Moja pierwsza kanasta, czy mój pierwszy brycz. Ale no tak, nie zapomnę, pamiętasz, jak to Ciuniek wyciągnęliśmy na jakimś graniu piątkowym w Cytadeli i pamiętam, że no tak wszyscy do tego podchodzili trochę wydaje jak pies do jeża. Wydaje mi się, że graliśmy w to z Adrianem i z Szansem i to było... Nie, i pamiętam, no tak, ale pamiętam, że... I potem to się zaczęło pojawiać. Dosyć, graliśmy dosyć mocno. I pamiętam, jak przyszedł Łysy, Marcin przyszedł. I też było tak... Mam takiego gościa, który gra praktycznie same bitewniaki, nie? Jakieś X-Wingi i bitewniaki. I siadł przy tym, właśnie graliśmy w parach. I tam jest ta kurda gierka o jakichś ziółkach dla dzieci, a tam po prostu przekleństwa szły na lewo i prawo. Taki hate draft na maksa, takie podpierdzielanie. Muszę przyznać, że no, to jest jedna z takich gier, która w naszym towarzystwie weszła na taki bardzo hardkorowy poziom. A tak swoją drogą to przy okazji spytam, w sensie to bez sensu jest w tym odcinku, ale was spytam. Co to jest ten Herbaceous Sprouts? Ta kościanka, tak? Tak, ta kościanka. Nie wiem, ona na jakich starterze była, ale gra na jej nie podniosła. Nie mieliście kontaktu z nią, nie? Nie, natomiast zagrałem w Kwiaciarenkę późniejszą jego grę i Kwiaciarenka jest już dużo, dużo słabszym tytułem, nie. Niestety. Tak. Natomiast Niezłe Ziółka, kurczę, to jedyna rzecz, która tam jest kiepskawa, to do tej pory, jak patrzę na to, to te karty jednak w tej jednej edycji, nie wiem, której były takie sobie, te pierwsze. I mam właśnie kopię taką mocno wysłużoną. Natomiast
No nie, to jest najlepsza gierka Granny. To jest strzał w dziesiątkę, że tak się wyrażę. Jeśli robisz. Cieszę się, że w końcu jesteś na pierwszym miejscu. Cała na pierwszym miejscu jest na pierwszym miejscu. No. Jednak też dał na pierwszym miejscu. Dlatego no mówię, tak. Cieszę się, ale nie gadaliśmy ze sobą w ogóle. Mm. Nie, bo my ze sobą nie rozmawiamy. No dobrze. Bo ty robisz najpóźniej tę listę. To skoro już listę mamy ukończoną, to teraz smuci konie, czyli gry, które chcieliśmy wepchnąć na listę. Ja mam takiego śmiesznego smuci konia. Ink ma bardzo śmiesznego smuci konia, to jest gra pod tytułem Tempo. Tak jest. To jest ta krzyżówkowa gra. Tak, to jest ta taka, gdzie się jeździ po takim torze wyścigowym pseudo i potem wymyśla słowa na literki. To są państwa miasta, no. Czekaj, to jest ta gra, że losujesz kategorię i teraz, żeby poruszyć się na pole na torze... Tak, musisz wymieniać różne... Słowo, które zaczyna się na literę, która jest na polu na tym. I masz i leci klepsydra, żeby cię zmobilizować. Pamiętam, to było traumatyczne, jak to grałem. Ja mam jakieś bardzo dużo w to partii rozegranych. To jest bardzo fajna gra. Bardzo fajna gra, chociaż zasadniczo to nie jest, znaczy no, ja nie jestem zwykle wirtuozem gier, gdzie trzeba bardzo szybko myśleć, w sensie takich na czas, a to jakoś do mnie bardzo trafiło i mam dużo, dużo gier w to rozegranych i bardzo, bardzo to sobie cenię. To jest bardzo fajna gra z bardzo jedną kiepską rzeczą, taką mocno, mocno dyskontową wygląd niestety. Dobra, i gdyby ta gra wyglądała dużo jakby ładniej, to myślę, że by mogła podbić dużo więcej serc, bo po prostu ona wygląda trochę jak grzybobranie wcześniej już wymienione. Czyli taka gra, która na pewno jest w wielu polskich domach. Ale nie we wszystkich. Ostatnio byłem w sklepie i na półce widziałem Monopoly Grzybobrania. Taki kombo po prostu. Jeden z naszych znajomych ma tę grę. Zamówił sobie. Ja nie mam Grzybobrania. Ale myślę, że nadrobię to. No. Nie musisz, wiesz o tym. To jakby jest dużo więcej Monopoly, które możesz mieć. Nie, ja nie mówię Monopoly Grzybobrania. Ja mówię o Grzybobraniu. Nie, myślę, że możesz jakby skipnąć ten okres życia. Tak? Mm. To jest bardzo proste. No dobrze, najgorsze jest to, że dzieci chodzą do przedszkola i tam jakby mają duży kontakt z grami, które są przeważnie, bo przedszkola mają ten ogromny problem, że jak pani ma budżet 200 zł i jak jest 20 gier po 10, to one są lepsze niż jasne. 4 po 50. To kurczę, jak słuchałem z pani przedszkolanki... To jest oczywiste, bo ziemniaki kupuje na kilogramy, a nie na... No więcej gier dla dzieci, tak? Tak. To jest lepsze niż mniej gier dla dzieci. To tak. Może homeschooling, żeby dziecko w szkole nie przyjmowało złych wzorców. No ale nie, ale jakby wiesz, mógłbym na ten temat się wypowiedzieć, ale nie róbmy się. Też chodziłeś do szkoły przecież. Nie róbmy z badania podcastu światopoglądowego. Nie. Ale mi chodzi o to, że... Ale słuchaj, ale wiesz, ale czasami pojawia się taki temat, który ja swoimi oczami widzę jak taką piłeczkę w siatkówce wystawioną i nie mogę się powstrzymać. Ja wcale nie muszę myśleć tego, co mówię, ale... Ale nie dobra, ale wracając tempo jest spoko, tak jak powiedziałeś, fajna wariacja na temat państw i miast. A propos drażnienia ludzi i wariacji, to moim smucikoniem jest gra w czasie rzeczywistym na spostrzegawczość i umieszczanie rzeczy w przestrzeni i jest to Trio. Nie wiem, podejrzewam, że nie grałem. Ja ci powiem, jak robiłem tę listę i był ten napis Trio, to mój mózg zrobił takie, że w ogóle nie widziałem tego, rozumiesz, jakby od razu miałem takie wykreślone, a i te takie czerwone wykrzykniki z takimi świecącymi strzałkami, nie. To jest gra o tym, że mamy planszę wielkości bodajże 16 pól, na której stoją kolorowe pionki, a dookoła tej planszy są porozkładane wzory. Nie, grałem. No grałem. Grałem w to. Są porozkładane wzory. Ej, to nie było takie złe. I na przykład na tej karcie jest napisane, że jeśli na planszy będzie wzór, zielony pionek stoi obok czerwonego i na ukos obok niego stoi jeszcze żółty, to mówisz Trio i zabierasz tę kartę. I przed każdym wzięciem karty możesz poruszyć jeden pionek na planszy. I wszyscy patrzą się w tę planszę z góry. I nie ma tutaj kolejek, tylko wszyscy jednocześnie szukają i od czasu do czasu ktoś wyciąga rękę, przestawia pionek i mówi Trio i zabiera kartę i odsłaniamy następną. I kto takich układów znajdzie najwięcej, ten zdobywa najwięcej punktów i wygrywa. I na przykład gra się w taką grę z panem Żelechowskim, który ma umysł
inżyniera grafika i okazuje się, że wszyscy stoją, a Żelekowski robi trio. Właśnie i kończymy 30 do 2 do 3. Że tego typu gry mają tendencję do degenerowania się do gry solo. Miałem powiedzieć, że... Ale przypomniałem sobie i to było bardzo sympatyczne. Wbrew temu, co tutaj chciałem się podłączyć do kalumnii windziarza, bo nie wiedziałem, o czym mówię. Nie, to nie są kalumnie. U mnie są takie dwie gry. Set i trio. One się tak nie! Set jest absolutnym wynaturzeniem i czymś, co powinno być na torturach stosowane, a nie. Znaczy, to są bardzo dobre gry. Ja się zgadzam, to są bardzo dobre gry, tylko. Nigdy w seta nie będę nie grał moim, z własnej woli. Nie w moim mózgu. One w moim mózgu nie grają. Nie zostanę sowicie opłacony, to nie będę grał w seta, natomiast w trio spoko. A teraz jakieś nowe wydanie, reedycja będzie, bo przez długi seta czas nie było. Trio. Bo nie było trio przez długi czas. Czyli ktoś wysłuchał, bądź człowiek taki anonimowy taki założył konto, miłośnik trio, @gmail.com i pisze do Granny co tydzień, kiedy wydacie edycję trio. I oni w końcu powiedzieli, no jest na to parcie, jedną sztukę. Nie, żartuję. Nie granie dla mnie, ale rozumiem fenomen i coś. Na swoją drogę to kosztowało żadne pieniądze, bo chyba w okolicach 30-40 zł było swego czasu. Rozumiem, że nabędziesz na nową wersję. Kupiłbym sobie. Dobrze. Kup sobie. I teraz został na koniec jeszcze smucikoń windziarza i jest to gra karciana Capital Lux. No, to jak powiedziałem, jestem fanem Aporty. Chyba umieściłem to na ostatnim miejscu. Z możliwych. Z tego, ale po prostu nie, pamiętam, że to graliśmy i wymazałem kompletnie jakiekolwiek wrażenia sobie z bardzo, głowy. Bardzo lubię, nie zostało. Bardzo lubię tę grę. Też mam wrażenie, że ona gdzieś przeszła gdzieś tam bokiem. Polska edycja chyba nie różniła się za bardzo od tej zagranicznej. Graficznie była taka sama. Pudełko chyba miało troszeczkę. Miało jakieś takie około cyberpunkowe grafiki, to nie? Dokładnie, nie Maria. To bardziej był retro science fiction. Mhm. Nie pamiętasz, tam się zagrywało karty, zmieniało. Nie pamiętasz, takie zbierałeś układ przed sobą i układ na środku i licytowałeś się z innymi graczami i za środkiem stołu. Bardzo, bardzo lubię. Teraz na SN pojawiła się Capital Lux 2, rozbudowana, w której jest wersja podstawowa i wersja dodatkowa. Ale to jak mówię, to jest moje jakieś uwielbienie dla Aporty. Gdzieś mi żałuję, że Aporta poszła w partnerstwo z Matagotem francuskim i chyba tych gier już w Polsce się bardzo mało pojawi, bo jak pokazuje rzeczywistość w Polsce z Matagotem nikomu nie jest po drodze. No taka prawda, nie ma się co śmiać. Zobacz, że praktycznie wszystkie wydawnictwa, które spracowały z Matagotem, to były jakieś problemy albo nie problemy. Chyba Rebel jako jedyny z tymi cykladami jakoś tam jeszcze całkiem dobrze... Chcesz powiedzieć, że Kemet i dodatki do Kemeta nie były sukcesem sprzedażowym? Te po 30 złotych, które tu później chodziły. Znaczy wiesz co, to Kemet chyba całkiem dobrze się jednak mimo wszystko sprzedał, tylko być może go było za dużo na rynek polski zrobiony, ale zobacz, że gier ma tego to mało kto robi w Polsce. Gdzieś tam jakieś zakusy miał Portal, ale Portal też kilka razy gdzieś tam jakieś topki miał, a Portal jest pod Matagotem, więc nie wiem, czy się te wszystkie gry pojawią. I tak, jest to mój smucikoń, jeżeli chodzi o, bo to było wysokie miejsce, czwarte u mnie, jeżeli chodzi o gry granne. Właśnie sobie uświadomiłem, że jestem zadziwiony i zawiedziony, że tani żart, że Granna wydała Capital i Capital i wersję Deluxe, nazywającą się Capital Lux, nie pan. No ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że... Tu zadziałała moja powściągliwość i tej piłki już nie odbiłem. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście na mojej liście był Super Farmer, bo uważam, że no właśnie, to jest taka gra, której dziecko raczej nie ominie, bo uczy liczyć i mnożenia i dzielenia przez 6 i to jest całkiem i zamiany i rozmieniania. Uczy bezsensowności starania się w grze, ponieważ potem z rzutkością i wszystko, cały twój wysiłek psa idzie. Kupujesz dużego, małego, masz spokój do pierwszego wyrzutu liska. Znaczy, czyli natychmiast. Znaczy nie wiem, ja bardzo, bardzo często gramy, bo dzieci to lubią, nie wiem dlaczego, ale bardzo to lubią. Natomiast ja mówię, ja mogę polecić masę gier, które grałem z dzieciakami, Przewrotne Żabki, które graliśmy non-stop praktycznie. Bardzo mi się podoba ta seria, w której jest Król Popiel, w której jest Bazyliszek, w której jest Smok Łowerski. Te wszystkie gry są bardzo ładne. Owszem, one są skierowane dla młodszego użytkownika, natomiast moje dzieci bardzo lubią gry granny. Bardzo miałem taką fajną grę zapachową, że zapachy były i odkręcało się takie jakieś fiolki się tam... Memory, pamiętam, że była. Memory zapachowo-wizualne.
mówię, to są bardzo ciekawe rzeczy, ale jak się ma malutkie dzieci, takie małe dzieci tam do 4-5 roku życia, to Granna naprawdę potrafi w takie gry dla takich maluchów zrobić. Także z mojej strony jako tata mogę bardzo wam polecić. Natomiast to była lista taty, a nie taty i dzieci jego. Także, no nie wiem, wydaje mi się, że całkiem spoko. Mimo, że uwielbiałeś się chyba tej listy, że będzie... No ja mówię, jak przeglądałem gry i zobaczyłem, w to nie grałem, to myślałem, że będzie mi ciężko w ogóle zebrać. Ale zebrało się i uważam, że przynajmniej ta dziesiątka, którą wyliczyliśmy, to jest całkiem jest, solidna. Jest uczciwie, wydaje mi się. Całkiem solidny zestaw i nie tylko... Podoba mi się, że nie zostały po prostu posortowane, że nasz wybór to nie było po prostu posortowanie od najcięższej. Mm. Bo było takie ryzyko. No było być, ale wiesz, ale z drugiej strony no, niezłodziłka musiała być na pierwszej. To nie było, to jest najcięższa gra z fabryki Granna, jaka może być. No nic, życzymy Grannie, żeby kolejne 30 lat się rozwijała i bo produkuje naprawdę kupę gier. Nawet nie wiem, czy wiecie, że Granna jest producentem wielu, wielu gier. Kickstarterowe nawet, które są na polskich stołach. Wiem, że jakieś części, na przykład Nemezisa, były robione w Grannie. I że bardzo często kupując gry z zachodnie, po prostu bierzecie gry, które są produkowane w polskiej fabryce. I mają na pudełku Made in Poland. Made in Poland, Granna. Także jeżeli tego nie wiedzieliście, to też warto czasami spojrzeć z tyłu na pudełko, zobaczyć, gdzie była gra robiona. Być może, jeżeli była w Polsce, to właśnie w tym wydawnictwie, u tego producenta. No dobra, to tyle od nas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie swoje oczywiście listy. Jesteśmy ciekawi, co wam się najbardziej podobało z Granny, co was zaskoczyło na naszych listach i dlaczego Ciuniek, Windziarz albo Ink jest głupi, bo postawił coś wysoko albo nisko. Mm. W opisie filmu będą materiały. Co chwilę będzie. Nie, kurde, dlaczego tego nie dali? Wszyscy ja zapominam o tym co jakiś czas i potem robię tę listę tak. I potem myślę, o kurczę. Ale wiesz, że możesz edytować te listy później, tak żeby jakby wiesz, że tam... Nie? Nie wiesz? Ja nie wiem, no mogę? No możesz, no przecież możesz tam kliknąć na YouTube'a i robić różne rzeczy. No właśnie nie pamiętam. No chyba mogę faktycznie. O, to mogę skasować po prostu swoją listę. Możesz skasować, możesz zrobić XXX, żeby ludzie nie wiedzieli, co tam jest. Dobra, trzy listy. Lista Inka, Ciuńka i Windziarza. Tyle od nas. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.